2 grudnia w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej obchodzono 50. rocznicę założenia towarzystwa. Na specjalne zaproszenie pojawili się wybitni naukowcy, a zarazem autorzy licznych publikacji o dziejach Trzebnicy oraz wiele innych osobistości. Zaproszonym gościom historię działalności przybliżyli honorowy prezes i założyciel towarzystwa, dr Jerzy Bogdan Kos, oraz prezesi Zbigniew Lubicz-Miszewski i Barbara Kołodziejczykowa. W trakcie wspomnień o działalności towarzystwa jego przedstawiciele zaprezentowali zebranym najnowszy numer Brzasku, wydawnictwa publikowanego corocznie poświęconemu dawnym i współczesnym dziejom miasta. W 1984 roku podjęliśmy decyzję, by wydawać pismo. Od decyzji tego rodzaju, od woli, żeby wydawać pismo, do realizacji była daleka droga, no bo należało przejść różne bariery cenzury, zgód na druk, nie tylko pozyskania funduszów, aby to w ogóle wydać. Ale od tego czasu wydajemy, już w tym roku to się ukazał, 17 numer Brzasku. Działalność towarzystwa na przestrzeni 50 lat jest bardzo widoczna na polu społeczno-kulturalnym. Członkowie nie tylko wspierają miejscowe zespoły ludowe, ale zajmują się również zbieraniem i wydawaniem opracowań z dziejów gminy. Do najważniejszych dokonań towarzystwa należą również coroczne obchody marynek, rocznic urodzin Marii Karoliny Reszczyńskiej, organizowanie sesji naukowych poświęconych dziejom Trzebnicy i regionu oraz zbieranie wspomnień mieszkańców ziemi trzebnickiej czy wszelkich działań mających na celu rozwój turystyki i kultury w regionie. Dzisiaj członkami towarzystwa są nauczyciele oraz osoby związane z życiem kulturalnym miasta. Oprócz pracy na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury, towarzystwo zaprasza do Muzeum Regionalnego mieszczącego się w Trzebnickim Ratuszu, w którym można zobaczyć zgromadzone eksponaty składające się na historię miasta. Muzeum jest czynne 3 razy w tygodniu, wtorki, czwartki i soboty od 12 do 16. Szefem muzeum, kustoszem jest prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Trzebnickiej. Nasze muzeum ma charakter regionalny. Zaczęło się od zbierania wspomnień z pionierów, którzy zaraz po wojnie w 1945-1946 roku tu przybyli, więc ich zdjęcia, ich dokumenty, czasami bardzo ciekawe, bo w języku polskim i rosyjskim, no, świadczące o tym, jak powstawały tutaj pierwsze instytucje, pierwszy sąd, poczta, no, siedziba przecież była tutaj Urzędu Wojewódzkiego przez 6 tygodni. Zbieramy także, mamy troszkę materiałów archeologicznych, no, mamy narzędzia, fragmenty narzędzi tego Homo erectusa naszego. Mamy ciekawe rzeczy ze średniowiecza, bo na przykład fragmenty rur ceramicznych, wodociągowych. Mamy manierki pielgrzymów, którzy tu do grobu świętej Jadwigi zdążali. I mamy mnóstwo także widoków zdjęć dawnej Trzebnicy. No, zajmujemy się w tej chwili różnymi sprawami związanymi z Trzebnicą. Nie daje nam spokoju sprawa choćby wykopalisk archeologicznych. Marzy nam się, już wielokrotnie o tym rozmawialiśmy w Urzędzie Miasta, i na temat tego, żeby w Trzebnicy, tak jak na Węgrzech, gdzie wykopano również ślady Homo erectusa, żeby zrobić tam muzeum, tak jak tam, muzeum archeologiczne, które miałoby taki charakter troszeczkę szerszy, gdzie można by zrobić warsztaty dla młodzieży, gdzie można by po prostu w plenerze, w tej odkrywce, gdzie kopalni glinianej, gdzie znaleziono fragmenty życia Homo erectusa, żeby one były. No, na razie to sprawa jeszcze nie dojrzała widocznie. No, nie dają nam spokoju choćby źródła mineralne, z których Trzebnica słynęła przed II wojną światową. Przecież tu było uzdrowisko Bad Hedwigs, uzdrowisko trzebnickie. Później były także próby reaktywowania. No, z tym także jest dużo problemów. No, byliśmy od początku zwolennikami przywrócenia linii kolejowej w Trzebnicy. No i tutaj szynobus dzięki pomocy marszałka Łapińskiego kursuje, i nawet powiem, że wczoraj na posiedzenie towarzystwa, to nasze uroczyste, uczeni mężowie z Wrocławia dojechali szynobusem i jechał punktualnie i bardzo sobie chwali.